Witajcie drodzy kochani. Ja dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o takim roślinie o fikusie. To jest taka roślina, która jest bardzo popularna. Tutaj w Hiszpanii rosną całe drzewa. W Polsce również niektórzy ludzie mają fikus w domu. Więc tak, ten fikus jest bardzo ważną rośliną, bardzo specjalną, ponieważ ma właściwości oczyszczające. Oczyszcza nas z karmy, oczyszcza nas ze złych wibracji. Ta roślina jest bardzo specjalna, ta roślina. Właśnie pod tym drzewem tej rośliny, tego fikusa, medytował Budda. Tam właśnie uzyskał oświecenie, właśnie pod fikusem. Dlatego, drodzy kochani, w soboty zawsze wylewajcie troszeczkę wody pod ten fikus z kubka czy z konewki i ofiarujcie jedno kadzidełko dla fikusa. I to, jeżeli tak zrobicie w sobotę, no to spowoduje to, że uwolnicie się od jakby takiego balastru karmicznego, oczyści to waszą aurę, oczyści to waszą karmę, właśnie to, co zrobicie, czyli wylewanie wody pod fikus, jak również ofiarowanie kadzidła, jednego kadzidełka dla fikusa właśnie w sobotę, spowoduje to, że poczujecie się lepiej, oczyści to waszą aurę, oczyści to waszą karmę. Jest to stary system jak świat. Jest w Indiach, zauważycie, w niektórych miejscach właśnie dużo kadzideł pali się pod drzewem właśnie fikusa. To się nazywa Arbol Baniano, czyli drzewo baniano tam w Indiach. To drzewo jest święte, to drzewo jest adorowane przez Hindusów właśnie dlatego, że ma te właściwości oczyszczające właśnie z karmy. Dlatego każdą taką inteligentną osobę bym prosił, żeby miała fikus właśnie w swoim domu, żeby robiła właśnie taki malutki rytuał, podlewając w sobotę właśnie czystą wodą ten fikus i ofiarując jedno kadzidełko. I to, drodzy kochani, naprawdę funkcjonuje, wierzcie mi, ponieważ sam to robię. Mam fikusa w domu. I to spowoduje, drodzy kochani, że poczujecie się lepiej, jak również oczyści to waszą karmę. I to jest taki właśnie system starodawny, od wielu, wielu tysięcy lat, powodujący to, że po prostu karma się oczyszcza. Także jeszcze raz zapraszam was do zakupu tej rośliny. Możecie ją kupić w jakimkolwiek sklepie z roślinami. I dbanie o tego fikusa w taki sposób, żeby on po prostu się rozwijał w waszym domu. Jest to roślina po prostu święta, jednym słowem, i bardzo pozytywnie działa na dom. Drugą taką rośliną, co bym chciał wam również polecić, już mówiłem o niej wcześniej, ale jeszcze raz się powtórzę, to jest właśnie drzewko szczęścia. Drzewko szczęścia jest bardzo popularne tutaj w Hiszpanii, rośnie w niektórych ogródkach. Niektórzy ludzie mają drzewko szczęścia również w domu. Spowodujcie, żeby to drzewko szczęścia było przy drzwiach, tam przy drzwiach do domu, tam gdzie się wchodzi, albo przed drzwiami, albo za drzwiami. Wówczas to spowoduje, drodzy kochani, oczyszczenie się złych energii osób, które przychodzą do domu lub wychodzą z domu. Drzewko szczęścia oprócz tego ma bardzo takie właściwości, które rozbijają własną negatywną energię. Przynoszą szczęście do domu, przynoszą pieniądze, przede wszystkim szczęście, dobrobyt, to właśnie jest trzymanie drzewka szczęścia w domu. Jeżeli macie drzewko szczęścia, dbajcie o to drzewko szczęścia, ponieważ ono jest jakby źródłem waszego dobrego samopoczucia, waszego szczęścia, waszego uspokojenia. Działa bardzo pozytywnie na system nerwowy. To jest właśnie drzewko szczęścia. I warto je mieć. Jak również chciałbym powiedzieć, że pelargonia również jest bardzo pozytywną rośliną. Możecie ją mieć na balkonie, możecie ją mieć w domu. Za to unikajcie kaktusów, które będą w domu, ponieważ kaktusy będą powodować u was kłótnie, nieporozumienia itd., itd. Także kaktus może być poza domem, na balkonie, ale nie, żeby mieć kaktusy w domu, tam gdzie się mieszka, tam gdzie się przebywa. Ja po prostu odradzam takiego postępowania. Także zapraszam was na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. Ja od ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie i do widzenia.